Kilka słów najpierw o sobie. Roman Modrzyński, mam 56 lat, od urodzenia mieszkam na Łazarzu. Moja rodzina od 110 lat mieszka na Łazarzu. Obecnie pracuję jako motorniczy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Jak to się stało, że znalazłeś się na Łazarzu? Jak to się stało? Tak powiedziałem, moja rodzina już od ponad 100 lat mieszka na Łazarzu. Urodziłem się tutaj, wychowałem, uczęszczałem do szkoły numer 9. Potem moje losy rodzinne skierowały się na Jeżyce. Wróciłem na Łazarz w 2012 roku i tak jestem do dziś i tak tutaj zostanę. Co takiego spowodowało właśnie, że wróciłeś na Łazarz? To był jakiś impuls, chęć powrotu na stary Firtel? Powiem, to były sprawy rodzinne. W 2008 roku zmarła moja żona. Mieszkałem jeszcze jakiś czas na Jeżycach. W 2012 roku zmarła moja babcia, która mieszkała przy ulicy Granicznej. Tam też postanowiłem zacząć jak gdyby nowe życie z dwoma córkami i z moją dziewczyną i tak to tak się potoczyło do dnia. Jeszcze chciałem zapytać o Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz. Co to jest za stowarzyszenie? Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz powstało kilkanaście lat temu. Skupia w sobie kilka osób, które działają na rzecz upamiętniania różnych wydarzeń historycznych związanych z Łazarzem, a także z Poznaniem. Staramy się kultywować pamięć o powstańcach wielkopolskich, o uczestnikach Czerwca 56, a także działać na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych. Wszystko myślę zaczęło się od wydarzenia związanego z którąś z rocznic śmierci Stanisława Strugarka, który mieszkał przy ulicy Lodowej 3 i tam od tego czasu robimy różnego rodzaju wydarzenia związane właśnie z historią Łazarza, a także mieszkańców, którzy tutaj mieszkali. Jesteś motorniczym. Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Trudne pytanie. Mi się wydaje, że każdy dzień jest inny. Każda sytuacja wymaga koncentracji, wymaga skupienia, wymaga uwagi. Tutaj nie ma czasu ani możliwości na jakąś nieostrożność, po prostu każdy dzień, każda minuta, każda zmiana wymaga od nas w szczególności koncentracji, także ta praca jest odpowiedzialna, praca z ludźmi, ale sprawia mi dużą przyjemność. W tym roku minie 19 lat już, jak jestem motorniczym. Jeszcze zapytam o działalność na rzecz niepełnosprawnych. No to kilka słów więcej na temat, na czym polega Twoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych, jak ta pomoc jest im ważna. Powiem tak, to znowu się łączy z moją sytuacją w rodzinie. Jedna z moich córek, Natalia, jest osobą niepełnosprawną. Przez to jak gdyby moje działania skierowane są na rzecz szeroko rozumianej integracji, czyli staram się tak, aby drzwi, które gdzieś tam czasami są zamykane przed osobami niepełnosprawnymi, zostają otwierane. Przez te kilka lat poznałem wspaniałych ludzi, którzy też działają na rzecz osób niepełnosprawnych, to co Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk z panią kierownik Moniką, Luiza z Przestrzeni Działań Otwartych, Krzysztof, Paranormalci. Mógłbym tu wymieniać wiele, wiele instytucji, której działa. Ja działam, powiedzmy, bardzo amatorsko, ale staram się, tak powiedziałem, te wszystkie swoje działania kierować na rzecz tej integracji, żeby te osoby nie czuły się wykluczone, żeby mogły razem z nami, z osobami zdrowymi działać, uczestniczyć. Ostatnio też ważny temat osób niewidomych, niedowidzących. Moja obecna dziewczyna Beata jest osobą niedowidzącą, pracuje obecnie w takim miejscu na Łazarzu, który się nazywa Niewidzialna Ulica. Tam my, jako ludzie zdrowi, możemy w jakiś sposób doświadczać tego świata osób niewidomych i niedowidzących. Staram się też działać na rzecz osób głuchych, niedosłyszących. Chciałbym się bardzo nauczyć języka migowego. To wszystko przede mną, także na dzisiaj, mi się wydaje, emocje są duże, ale będziemy działać dalej wraz z moimi kolegami, bo to jest tak, że stowarzyszenie tworzy kilka osób. Jest Ania, jest Jola, jest Maciej, jest Wojtek. Chciałem im podziękować, że pomagają i wspierają, a także tym wszystkim znajomym, przyjaciołom, przedsiębiorcom, którzy też z
wspierają, urzędnikom, którzy też nie zamykają tych drzwi, otwierają, starają się pomagać. I się cieszę, że możemy realizować te wszystkie nasze rzeczy, które robimy do tej pory. Już ostatnie pytanie. Zajmujesz się też kultywowaniem historii, powstańcy Wielkopolski, czerwiec 56. Duża też twoja zasługa w tym, że powstał skwer Eki z Małeki. Łatwa była walka, żeby ten skwer powstał? Powiem szczerze, że sama nazwa to też jak gdyby historia zaciągnięta od kogoś ze znajomych. Ktoś mi zaczął opowiadać o tych Ekach, o Januszu Kulasie, o tych jak gdyby mało znanych postaciach z czerwca 56 i udało się ten bezimienny skwer najpierw go zrewitalizować dzięki współpracy z Łazarz Otwartą Strefą Kultury, z Komitetową ORK, a także z Urzędem Miasta i później go nazwać. Pierwotnie nosił nazwę Janusza Kulasa, który był nieformalnym przywódcą tych Ek. Później został nazwany za moim pośrednictwem skwerem Eki z Oeki. Myślę, że ta nazwa się przyjęła, mieszkańcy ją zaakceptowali. Mamy w tej przestrzeni taki symbol, powiedzmy, tamtych czasów, jest to ten krawat bikiniarski, gdzie można gdzieś tam... I w tym roku planujemy kolejną rzecz, nie chcę na razie za dużo zdradzać, ale 25 czerwca w przestrzeni Parku Wilsona będziemy robić takie wydarzenie wraz z projektem MIŚ dotyczące upamiętnienia czerwca 56. Czyżby to była inscenizacja taka podobna jak w zeszłym roku? Będzie inscenizacja taka jak była w zeszłym roku, ale nie chciałbym na chwilę zdradzać szczegółów, także wszystko się pojawi w odpowiednim czasie, ale bardzo się cieszę, że w tym wszystkim spotykam na swojej drodze ludzi, którzy chcą dzielić tą pasję, pomagają mi w tych wszystkich wydarzeniach, aby te wszystkie upamiętniające rocznice mogły zaistnieć. I to nie są tylko instytucje państwowe, także są też instytucje prywatne. Też w to wszystko się włączają podmioty prywatne. Na przykład ostatnio City Park umieścił banery związane z powstaniem wielkopolskim na swoim ogrodzeniu. Za to im serdecznie dziękuję i tym wszystkim ludziom, którzy nie zamykają drzwi i chcą otwarci na te wszystkie nasze pomysły.